Na początek bardzo proszę wszystkich o powstanie. Uczcimy minutą ciszy zmarłego Stanisława Zasiadczyka, wieloletniego prezesa OSP w Dąbrowicy, sołtysa i radnego. Dziękuję. Witam serdecznie wszystkich przybyłych radnych, kierowników jednostek, pana burmistrza Dobrej wraz z zastępcą panią skarbnik, wszystkich przybyłych oraz media, które nas obserwują oraz wszystkich tych, którzy za pośrednictwem łącza internetowego są tutaj z nami dzisiaj obecni. Proszę radnych o potwierdzenie swojej obecności na tabletach w celu stwierdzenia kworum. Serdecznie wszystkich przybyłych. Mamy opóźnienie w internecie. Sprawdzamy. Stwierdzam, że na stan 15 radnych Rady Miejskiej w Dobrej w sesji udział bierze 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada może obradować i podejmować uchwały. Państwo radni otrzymali wraz z zawiadomieniami porządek obrad dzisiejszej sesji. Czy są jakieś wnioski o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad? Widzę, że nie ma. W takim razie przedstawiam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, stwierdzenie kworum. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 38 sesji. Punkt piąty, przyjęcie protokołu z 39 sesji. Punkt szósty, interpelacja i zapytania radnych. Punkt siódmy, sprawozdanie burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał. Punkt ósmy, sprawy samorządu. Punkt dziewiąty, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobra, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2021 roku. Punkt 10. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2022 roku. Jest to projekt numer 40259/21. Podpunkt 2. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2022, projekt numer 40260/21. Podpunkt 3. Określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022, projekt numer 40261/21. Podpunkt 4. Przyjęcia przez Gminę Dobra od Powiatu Tureckiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021/22, projekt numer 40262/21. Podpunkt 5. Uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla Gminy Dobra na 2022 rok, projekt numer 40263/21. Następny podpunkt, uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok, projekt numer 40264/21. Podpunkt 7, wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości oraz sieci wodociągowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą stanowiącą własność Gminy Dobra oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów, projekt numer 40265/21. Podpunkt 8, zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, projekt numer 40266/21 i ostatni podpunkt 9. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021-2026. Jest to projekt numer 40267/21. Punkt 9. Wolne wnioski, informacje. Punkt 10. Zamknięcie obrad. Przystępujemy do omawiania punktu 4, czyli przyjęcie protokołu z 38 sesji. Informuję, że protokół numer 38/21 sesji Rady Miejskiej w Dobrej był włożony do oglądu przed posiedzeniem Rady, przepraszam. Stwierdzam, że jest napisany zgodnie z przebiegiem sesji, dlatego zgłaszam wniosek o nieodczytywanie protokołu i przejdźmy do przegłosowania zgłoszonego przeze mnie wniosku. Stwierdzam, że protokół numer 38/21 sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 23 września 2021 roku został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez odczytywania.
Przechodzimy do punktu 5. Przyjęcie protokołu z 39. sesji. On również był wyłożony do wglądu przed posiedzeniem Rady. Stwierdzam, że jest napisany zgodnie z przebiegiem sesji. Dlatego zgłaszam wniosek o nieodczytywanie tego protokołu i przystępujemy do głosowania nad wnioskiem. Stwierdzam, że protokół nr 39/21 sesji Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 11 października 2021 roku został przyjęty przez Radę jednogłośnie bez odczytywania. Zamykam punkt 5. Przechodzę do omawiania punktu 6. Interpelacje i zapytania radnych. Zgodnie z artykułem 24 ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym proszę o składanie interpelacji na piśmie. Bardzo proszę, pan radny Paweł Wszędybył. Czy są jeszcze jakieś interpelacje? Widzę, że nie ma. W takim razie przystępujemy do omawiania punktu 7. Sprawozdanie burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji podjętych uchwał. I proszę, panie burmistrzu, oddaję panu głos. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, sprawozdanie tak jak zwykle w formie pisemnej do państwa dotarło. Ja postaram się tak w kilku zdaniach jeszcze uszczegółowić te punkty, które no, uważam, że są dość ważne. Ten okres międzysesyjny upłynął też pod znakiem wielu jeszcze spotkań dotyczących podziału Funduszu Sołeckiego na terenie poszczególnych sołectw. Także w tym sprawozdaniu zobaczycie jeszcze, że wiele tych spotkań w międzyczasie się odbyło od ostatniej sesji do obecnej sesji. Też mieliśmy w międzyczasie, jak mówiłem, na poprzedniej sesji o tym spotkanie z wójtem Kawęczyna i Maranowa w temacie współpracy dotyczącej odbioru odpadów komunalnych. Na następne spotkanie jesteśmy umówieni 3 listopada w gminie Malanów. Myślę, że tam będziemy o większych szczegółach rozmawiali, gdyż na tym spotkaniu naszym, które odbyło się tutaj właśnie w Dobrej 24 września pojawiła się osoba, która opracowuje nam kwestie takie, można powiedzieć, ekonomiczne, związane z założeniem ewentualnej spółki. Także tutaj myślę, że tego 3 listopada będziemy mieli trochę więcej informacji na ten temat i będę mógł się na przyszłej sesji czy na przyszłych komisjach z państwem też podzielić informacjami, jak to by mogło wyglądać w przyszłości, jeżeli chodzi o kwestie związane z odbiorem odpadów komunalnych. 29 października wziąłem udział wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Dobrej w wręczeniu odznaczeń państwowych, które te odznaczenia były wręczane w Urzędzie, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Tego dnia odznaczenia za wieloletnią służbę odebrały pani Barbara Stasiak, pani Aneta Zubi, pani Katarzyna Reser, pani Kasia jest z nami tutaj jako jedna z tych trzech przedstawicielek. Naprawdę taka podniosła uroczystość też, ale i też wyróżnienie dla naszych pracowników. Także jeszcze z tego miejsca raz składam gratulacje i pani Kasi, tak i pozostałym paniom, które no, dzisiaj z nami tu nie są, ale są w pracy, bo mieliśmy okazję się spotkać. Tego dnia też jeszcze były przewidziane odznaczenie dla pani Aleksandry Breńskiej, która już jest na emeryturze, co prawda, ale swego czasu była do tego odznaczenia zaproponowana i pana Stanisława Stasiaka, jednak no, ze względów zdrowotnych te osoby się nie pojawiły na tej uroczystości, ale sprawy wrócą trochę do normalności. Myślę, że będziemy też taką uroczystość mieli okazję zorganizować. 30 września gościliśmy przedstawicieli samorządu wojewódzkiego oraz gminnego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego podczas ich właśnie wyjazdu studyjnego do naszego województwa, do województwa wielkopolskiego. Zostałem poproszony przez pana marszałka Krzysztofa Grabowskiego o to, aby przedstawić na przykładzie naszej gminy zadania zrealizowane z programu rozwoju obszarów wiejskich w latach 2014-2020. To spotkanie odbyło się właśnie w tym miejscu. Tutaj przedstawiłem wójtom, burmistrzom, pani marszałek, która w tym wyjeździe studyjnym brała udział. Oczywiście
mówię tu o wójta, burmistrza i pani marszałek z województwa warmińsko-mazurskiego. Poprowadziłem też ich tutaj po tych inwestycjach, które na terenie miasta w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich się udało zrealizować. No, byli też pod dosyć dużym wrażeniem tego naszego spotkania i tych informacji, które zostały przekazane. Takie bardzo przyjemne i fajne robocze spotkanie. 4 października tutaj pan przewodniczący na początku poprosił nas o chwilę ciszy. Wziąłem udział w uroczystościach pogrzebowych świętej pamięci Stanisława Zasiadczyka, no, wieloletniego sołtysa radnego i druga prezesa OSP Dąbrowica. 19 października wziąłem udział w posiedzeniu Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina w Wolnym Stawie. Ja tutaj też wcześniej sygnalizowałem państwu radnym o tym, iż to następne spotkanie, czyli to, o którym tutaj już mówię, będzie poświęcone między innymi kwestiom związanym z podwyżkami cen czy ustalaniem nowych cen za odpady komunalne, które właśnie w ramach związku uiszczamy za ich zagospodarowanie. W 2021 roku nie było żadnej podwyżki, nie podnosiliśmy tych opłat w ogóle, natomiast na 2022 rok od 1 stycznia te podwyżki zmaterializują się średnio około 10% w stosunku do tego, co płacimy teraz obecnie w 2021 roku. I tutaj ze wszystkich samorządów, które są reprezentowane w tym związku, była pełna zgoda do tego, żeby te podwyżki zastosować o 10% ze względu na to, że no, wszystkie inne koszty związane z funkcjonowaniem zakładów unieszkodliwiania odpadów rosną, między innymi wynagrodzenia i sami wiecie, jak idzie energia elektryczna w górę i inne opłaty z tym związane, a przecież ten związek ciągle inwestuje, rozwija się i tych środków w budżecie gminy tak naprawdę nie szuka, nie wnioskuje do poszczególnych gmin członkowskich o dofinansowywanie tylko z tych opłat, które są wnoszone w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli oszczędności, które później są przeznaczane na inwestycje. I tak ostatni już punkt, który chciałem omówić, to 25 października, czyli w tym tygodniu, dotarła do nas bardzo dobra informacja. Dostaliśmy uwzględnieni na liście samorządów, które otrzymały dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu. Złożyliśmy 3 wnioski na dofinansowanie dotyczące termomodernizacji Szkoły Dobrej, dotyczące budowy sali gimnastycznej w Piekarach i dotyczące budowy drogi gminnej Skęcznie-Wola Piekarska-Rzechta. Ja tylko przypomnę, że na termomodernizację Szkoły Dobrej mamy już 2 miliony na naszym koncie leżą, które otrzymaliśmy w ramach wsparcia covidowego, a na salę gimnastyczną w Piekarach otrzymaliśmy tam niespełna 1 800 000 złotych dofinansowania z Ministerstwa Sportu i te brakujące środki, które no, po dzisiejszych cenach materiałów, robocizny oszacowaliśmy, na te brakujące środki właśnie złożyliśmy wnioski do Polskiego Ładu i udało nam się te dofinansowania otrzymać i teraz łącznie na poprawę właśnie efektywności energetycznej budynku szkolno-przedszkolnego w Dobrej będziemy mieli 4 175 000 złotych środków zewnętrznych, tu nie ma naszej ani jednej złotóweczki i na budowę sali gimnastycznej 4 594 000 złotych i to jest uważam też nasz duży sukces, ponieważ no, te 2 dofinansowania pozwolą nam praktycznie zrealizować te 2 duże inwestycje w przyszłym roku, które zakładamy, że jedną na pewno musimy zakończyć, drugą, czyli mówimy tutaj o budowie sali gimnastycznej zgodnie z wnioskiem, który złożyliśmy, mamy zakończyć do 30 czerwca 2023 roku. Także to pozwoli nam zrealizować praktycznie za środki, które mamy z zewnątrz na drogę, na budowę drogi otrzymaliśmy 1 797 400 złotych, taki był szacunkowy koszt budowy i tutaj no niestety musimy dołożyć, ale tylko 5%. Także to nie są duże pieniądze,
No chyba, że przetarg wskaże niższe ceny, to wtedy i ta dopłatka też będzie mniejsza. I tak po podsumowaniu tych wszystkich kwot, o których tutaj Państwu mówiłem, to tak naprawdę w przyszłym roku łącznie z samych tylko dofinansowań, tych, o których tu wspomniałem, bo przecież mamy jeszcze inne plany, inne projekty, czy wnioski poskładane, za którymi czekamy za ich rozstrzygnięcie, to tylko w oparciu o te, które wcześniej wspominałem, to jest ponad 10 milionów, prawie 400 tysięcy złotych, środków zewnętrznych zaangażujemy w przyszłym roku w inwestycje na terenie naszej gminy. I to tyle, jeżeli chodzi o moje sprawozdanie na ten moment. Jeżeli będą pytania, to postaram się już przyjąć. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytanie, chciałby zabrać głos? Jeszcze może jedno uzupełnienie tylko. Proszę. Rzeczywiście zapomniałem. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej, która zapomniałem, bo to nie nasza inwestycja tak naprawdę, ale nie ma pana radnego Andrzeja Fryta, ponieważ w ramach Polskiego Ładu powiat turecki złożył też wniosek na modernizację drogi Dobra Piekary i też ten wniosek przeszedł pozytywnie. W związku z tym tam około 4 200 000 zł powiat turecki otrzyma na modernizację tej drogi. 5% trzeba dołożyć do tej puli, bo do dróg 5% w ramach Polskiego Ładu trzeba dołożyć. Nawet jeżeli oczekiwania powiatu będą takie jak dotychczas, że połowę, no proszę o to, żebyśmy jako samorząd gminny się zaangażowali, to naprawdę już też nie będą duże pieniądze i ta inwestycja też myślę, że znacznie wpłynie na poprawę jakości życia naszych mieszkańców, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo ta droga, jak sami wiecie, jest w bardzo złym stanie. Także takie małe jeszcze uzupełnienie. Przepraszam za to. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7. Przechodzimy do omawiania punktu 8. Sprawy samorządu. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania, czy z państwa sołtysów? Bardzo proszę o przekazanie mikrofon panu sołtysowi. Panie burmistrzu, szanowni państwo, w ostatnim miesiącu odbył się remont naszej drogi w Żorynicach. Droga powstała bardzo szybko i przede wszystkim jest taką drogą solidnie zrobioną. I z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować panu burmistrzowi, zastępcy pana burmistrza, panu Przemkowi, państwu radnym, bo oczywiście bez państwa to by też się nie odbyło. Także dziękuję w imieniu własnym, w imieniu mieszkańców. Jest to dla nas no, ogromnie ważny element. Będziemy dbać o drogę i dziękuję jeszcze raz uprzejmie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu panu sołtysowi i udzielam panu głosu. Ja mam taką sprawę, panie burmistrzu, żeby na przyszłą sesję można było zaprosić kogoś z koła łowieckiego. No to już sardy wyprawiają tutaj u nas. Chodzą po 10-20 sztuk, nieraz i więcej. Ogrodzenia zrywają kilka razy dziennie. No po prostu jest tego, rozumiem wszystko, zwierzęta są potrzebne, ale to jest za dużo jest tego, żeby jakąś redukcję niech zrobią albo coś. No i tu nie ma naszego radnego powiatowego, ale wiem, że była przeprowadzona jakaś ekspertyza z Krakowa na Strudze Śmielskiej. Czy może coś wiadomo na ten temat? Bo byli państwo z Krakowa i tam się przedstawili, tam mierzyli, oglądali te. Podobno co innego jest w papierach podane im tam do Krakowa, do Wód Polskich, a co innego to zobaczyli na wierzchu, a się zdziwili, że podobno miało tu metr wody płynąć na dzień dzisiejszy. A co jest, to może coś wiecie państwo na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. Postaram się od razu udzielić odpowiedzi na to pytanie. Jeśli chodzi o zaproszenie prezesa koła łowieckiego, to jak najbardziej. Nie ma sprawy, porozmawiam z panem Janem i postaram się, żeby na przyszłą sesję tutaj był i poruszymy te tematy. A co do Strugi Śpićmierskiej, to nic nam na ten temat, panie sołtysie, nie wiadomo. Także zorientujemy się w temacie, że tak powiem, i jak coś, to zapraszamy do urzędu. Jak coś będziemy wiedzieć, to postaramy się odpowiedzieć, dobrze? Czy ktoś z państwa jeszcze chciał? Bardzo proszę o przekazanie mikrofonu. Panie burmistrzu, mam taką sprawę, kiedy będzie odbierana folia od ścian kiszonek. Pytają mi się rolnicy. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Jeśli chodzi o folie i pozostałości poprodukcyjne, porolnicze, czyli folie, big bagi, sznurki, siatki, na tą chwilę mamy, dokładnie wczoraj przyszła informacja, że przystępujemy do negocjacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Patrząc po poprzedniej akcji, to myślę, że gdzieś około miesiąca czasu po takich negocjacjach była podpisana umowa i będziemy mogli przystępować. Ja jeszcze chciałem w tym roku przynajmniej część akcji zbiórkowej zrobić, dlatego że mamy napisane na wniosek na maksymalną kwotę i sądzę, że w pierwszym, nawet w jednym etapie nie będziemy mogli wykorzystać tych środków. Także albo końcówka tego roku, albo początek i później druga akcja około czerwca, żebyśmy wszystkie środki mogli wykorzystać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Bardzo proszę, pan radny Paweł Wszędybył. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tu mam prośbę do Państwa sołtysów, aby po sesji pozostali, ponieważ zwrócił się do mnie ze Stowarzyszenia Sołtysów z Konina pan, który chciałby porozmawiać z sołtysami w sprawie ubezpieczeń. Miał mi dać odpowiedź, no do dzisiaj na razie nie ma. Jeżeli dostanę taką odpowiedź, to prosiłbym sołtysów o pozostanie chwilę po sesji. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś sprawy? Bardzo proszę, pan radny Jan Dzierdzicki. Ja, panie burmistrzu, przy okazji poruszył pan temat folii, bo jest druga sprawa, temat eternitu. Jak wygląda odbiór eternitu? Ci panowie, co zdjęli, kiedy będzie to można, będzie jakaś firma, która będzie odbierała? W ogóle jak wygląda sprawa z tym eternitem? Bardzo proszę, panie wiceburmistrzu. Z tego, co wiem, chyba 20 listopada czy 18 zostały wysłane wszystkie dokumenty do Narodowego Funduszu. Czekamy na umowę. No, umowa już powinna być, może nawet dzisiaj spłynie ta umowa i wówczas od razu ogłaszamy przetarg, bo to musi być w formie przetargu. Wtedy będziemy wiedzieli, za jaką kwotę będziemy mogli sprzedać. Sprzedać, bo no musimy za to zapłacić, za utylizację tego eternitu. Także jak tylko wpłynie umowa, ogłaszamy przetarg i będziemy działać. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Nie widzę. W takim razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do omawiania punktu 9. Podjęcie uchwał w sprawie... przepraszam. Moja pomyłka. Jeszcze raz byś sprawdził kworum, bo czemu? Nie trzeba. Nie. Punkt 9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Dobra, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za pierwsze półrocze 2021 rok. Proszę, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo. Poproszę panią. Tak. Jeżeli chodzi o dochody, to wpływy w pierwszym półroku uzyskane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę, czyli podatek rolny, leśny, nieruchomość, od środków transportowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wykonane na poziomie 50,35% założonego planu. W pierwszym półroczu dla Centrum Kultury udzielono dotacji w wysokości 263 655 zł, natomiast dla biblioteki 69 391 zł. Po stronie wydatkowej, jeżeli chodzi o strukturę wydatków, to na
najwięcej środków wydatkowanych jest na pomoc społeczną, ponad 39%, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą, ponad 30%, administrację publiczną, ponad 8%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, ponad 7%, drogi publiczne, ponad 4%, rolnictwo i łowiectwo, 2,84% oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, ponad 2%. W pierwszym półroczu wykonanie wydatków inwestycyjnych kształtowało się na bardzo niskim poziomie i wynosiło 1,48% planu, co daje kwotę 94 404 zł i 78 groszy. Pierwsze półrocze zamknęło się długiem. Dług gminy na koniec pierwszego półrocza wynosi 3 221 411 zł, co stanowi 9,34% planowanych dochodów ogółem. W pierwszym półroczu fundusz sołecki został zrealizowany w wysokości 140 700 zł i 43 grosze, co daje 27,61% plan. W pierwszym półroczu uzyskaliśmy wpływy ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 800 tysięcy złotych i środki te uzyskaliśmy na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku około 880 metrów. W pierwszym półroczu również uzyskaliśmy środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na działania bieżące, takie jak transport na szczepienia czy wspieraj seniora. W pierwszym półroczu realizowaliśmy przedsięwzięcia takie jak Stawiamy na dobry start. Jest to projekt funkcjonowania żłobka. W pierwszym półroczu musieliśmy niemal całe środki na realizację tego projektu założyć z własnego budżetu. Dwa dni temu uzyskaliśmy dopiero dofinansowanie w wysokości 240 tysięcy złotych, ale tak realizowane są projekty. Najpierw zakładamy swoje pieniądze, składamy wniosek o płatność, jest on rozpatrywany i pieniądze wpływają na nasze konto. W pierwszym półroczu realizowaliśmy również projekt Stop COVID, Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce. Projekt ten realizowany był przez jednostki organizacyjne, przez Miejską Gminę Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przy Rolnikach. Realizowany jest projekt Dobra Edukacja, kompleksowy program wsparcia dla dwóch szkół podstawowych w gminie Dobra. Również projekt realizowaliśmy zakładając własne środki. Dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych upłynęło 30 września. Poza tym realizujemy przedsięwzięcia jak przebudowa drogi gminnej Długa Wieś-Dobra, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra, odbiór odpadów i ich zagospodarowanie, ubezpieczenie mienia, umowa dzierżawy od nadleśnictwa, turek, indywidualna umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych, remont drogi gminnej Dobra Linne Ostróbek czy poprawa efektywności energetycznej w budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrej. Jeżeli chodzi o opinię Regionalnej Izby w zakresie informacji za pierwsze półrocze, była to opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani skarbnik. Przechodzimy do omawiania punktu 10. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt 1. Obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2022 roku. Jest to projekt numer 40259/21. Bardzo proszę panie burmistrzu o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo. Poproszę panią inspektor Katarzynę Resel, aby nam omówiła ten projekt uchwały. Wydaje komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. 20 października bieżącego roku została ustalona przez prezesa GUS-u średnia cena skupu żyta w kwocie 61 zł i 48 groszy za jedną decytonę. Zgodnie z ustawą o podatku rolnym Rada Gminy może obniżyć średnią cenę żyta, która to cena jest podstawą obliczenia podatku rolnego. W związku z powyższym po uzyskaniu pozytywnej opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez prezesa GUS-u z kwoty 61 zł i 48 groszy do 53 zł za jedną decytonę. Skutkować to będzie tym, iż stawka podatku rolnego dla posiadaczy gospodarstwa rolnego będzie wynosiła 132 zł i 50 groszy za 1 hektar przeliczeniowy, natomiast stawka podatku rolnego dla posiadaczy gruntów rolnych poniżej 1 hektara będzie wynosiła 265 zł za 1 hektar fizyczny. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś zapytania? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały, radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia komisji była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Nie? Przy jednym przeciwnym. A, przy jednym przeciwnym, przepraszam. Nie zauważyłem. W takim razie przechodzimy do omawiania kolejnego podpunktu. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2022. Jest to projekt numer 40260/21. Bardzo proszę ponownie panią Katarzynę o omówienie.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś pytania do przedstawionej informacji, do omówionego tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia komisji była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad projektem. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przystępujemy do omawiania kolejnego podpunktu określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022. Jest to projekt numer 40261/21 i ponownie bardzo proszę panią Katarzynę Resel o omówienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, artykuł 10 ustęp 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wysokości stawek podatku od środków transportu. Przy określaniu stawek Rada Gminy uwzględnia rodzaj środka transportowego, dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi jezdnych, rodzaj zawieszenia osi jezdnych, natomiast dla autobusów liczbę miejsc do siedzenia. Z tym, że roczne stawki podatku jednego środka transportu nie mogą przekroczyć górnej granicy stawek obwieszczonych w dniu 22 lipca 2021 roku przez ministra finansów oraz nie mogą być niższe od stawek określonych w obwieszczeniu z dnia 8 października 2021 roku przez ministra finansów. Proponowane stawki podatku od środków transportowych na 2022 rok ze względu na wzrost o 3,6% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku zostają podniesione średnio o 3,6% w stosunku do roku 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do omówionego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia również była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. Przechodzimy do omawiania kolejnego podpunktu przyjęcia przez Gminę Dobra prowadzenia zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2021-2022. Jest to projekt numer 40262/21. Proszę panie burmistrzu o przedstawienie informacji. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Ten projekt uchwały no nie jest czymś nowym dla nas, bo co roku powiat turecki jak gdyby no prosi o to, abyśmy zajęli się na terenie naszej gminy przynajmniej częścią dróg w sezonie zimowym, jeżeli chodzi o ich odśnieżanie i posypywanie piaskiem czy też solą. No tutaj to jest standardowa procedura. Powiat turecki swoją uchwałę już w tym zakresie przyjął, mówiącą o przekazaniu nam tego zadania. My, żebyśmy to zadanie mogli wykonywać w ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej, taką uchwałę też musimy podobnej treści przyjąć, o przyjęciu tego zadania przez Gminę Dobra. No i proszę o poparcie tego projektu uchwały. Tego też nie realizujemy za własne środki. Te środki są przekazywane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Turku. W związku z tym no,
nie ponosimy też kosztów związanych z tym utrzymaniem dróg powiatowych, a przecież też i tak musimy swoje drogi odśnieżać i swoje drogi posypywać, to ten sprzęt jest też jednocześnie wykorzystywany do tego, aby świadczyć tą pomoc na drogach powiatowych. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie informacji. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania omówionego projektu uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania następnego podpunktu. Uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dobra na 2022 rok. Jest to projekt numer 40263/21 i tutaj poproszę panią kierownik Katarzynę Antosik o omówienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Dobra to dokument, który powstaje na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o samorządzie gminnym. Jest to program, który pozwala nam w roku 2022 realizować szeroko pojęte działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Mówimy tutaj o takich działaniach jak zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, dla ich rodzin, udzielanie rodzinom, w którym występują problemy związane z uzależnieniami, takiej pomocy jak pomoc psychospołeczna, prawna, psychologiczna, w szczególności ochrona przed przemocą w rodzinie, prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie profilaktyki, w szczególności wśród dzieci, młodzieży, ale także wśród osób dorosłych. Wspomagamy również na podstawie tego programu działalność instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych, która to działalność służy rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wspieramy również wszelkie podmioty działające na naszym terenie. Współpracujemy, zbieramy informacje i staramy się rozwiązywać te problemy właśnie w oparciu o założenia tego programu. Program będzie funkcjonował od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania do przedstawionej przez panią kierownik informacji? Widzę, że nie ma. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia była pozytywna. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania następnego podpunktu. Uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii dla gminy Dobra na 2022 rok. Jest to projekt numer 40264/21 i tutaj ponownie bardzo proszę panią kierownik Katarzynę Antosik. Szanowni Państwo, kolejny program, który jest dzisiaj przedstawiany, to program gminny w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Jest to program również, który działa na rzecz szeroko pojętej działalności w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z inną podstawą prawną. Mamy tutaj ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, która wyznacza nam kierunki i zakres opracowania i realizacji tego programu. Mamy tu również ustawę o samorządzie gminnym jako podstawę do wprowadzenia tego programu. Program również działa na zasadzie narzędzia, które pozwala nam realizować szeroko pojętą profilaktykę w zakresie udzielania wsparcia i pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, ale także osobom zagrożonym uzależnieniem, rodzinom, w których występują te problemy. Mówimy tutaj również o pomocy psychospołecznej, prawnej, o szerokiej działalności profilaktycznej w zakresie informacji, edukacji, w zakresie szkoleń.
podkreślam również w zakresie, no w szczególności jeżeli chodzi o zakres problemu wśród dzieci i młodzieży, ale także osób dorosłych. I również tutaj działania w zakresie wsparcia i współpracy ze wszelkimi instytucjami, organizacjami działającymi na terenie naszej gminy, ale również współpracujące z nami instytucje spoza naszej gminy, które udzielają nam wsparcia w zakresie działań profilaktycznych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie dziękuję pani kierownik za omówienie tych projektów uchwał. Proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do przegłosowania projektu uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omówienia kolejnego podpunktu. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i urządzeniami niezbędnymi dla zapewniania funkcjonowania sieci stanowiących własność gminy Dobra. Jest to projekt numer 40265/21. Bardzo proszę panie burmistrzu o przedstawienie informacji. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ten projekt uchwały, który został przedstawiony dzisiaj pod obrady, dotyczy możliwości podpisania przeze mnie kolejnej umowy z Zakładem Usług Wodnych, spółka z o.o. w Koninie, umowy dzierżawy, która zawarta była na 3 lata. Poprzednie umowy były zawierane też na takie czasookresy 3-letnie. W naszym imieniu wtedy spółka, która dzierżawi nasz majątek, czyli wodociągi i stacje uzdatniania wody, no będzie realizowała tą politykę, która jest związana z dostarczaniem wody naszym mieszkańcom na terenie naszej gminy, poza miejscowościami takimi jak Miasto Dobra, Długa Wieś, Żeronice i Ugory, ponieważ tutaj woda dostarczana jest ze studni i stacji uzdatniania wody w Dobrej, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej, a pozostała część gminy, mówię tu o zasilanej ze stacji w Piekarach i w Rzymsku, obsługiwana by była przez Zakład Usług Wodnych w Koninie. Z racji tego, że poprzednia umowa przez pana burmistrza Piątkowskiego jeszcze wtedy była zawarta na okres 3 lat, ja jako burmistrz bez państwa zgody nie mogę podpisać kolejnej umowy. W związku z tym zgoda Rady w tym zakresie jest potrzebna. Szerzej ten temat omawiałem też na komisjach. No teraz się ograniczę do poproszenia o to, aby poprzeć ten projekt uchwały, tak abym mógł tą umowę na okres następnych 3 lat z Zakładem Usług Wodnych podpisać. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa radnych ma jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie proszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o wyrażenie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania następnego, przedostatniego podpunktu zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Jest to projekt numer 40266/21 i tutaj bardzo poproszę panią skarbnik o przedstawienie informacji. Szanowni państwo, przed chwilą otrzymaliśmy informację o wysokości przyznanych środków na
zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie gminy. Po stronie dochodów, jak i wydatków w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej znajdzie się kwota 20 686 zł i 56 groszy. Dochody, jak i wydatki budżetu zwiększamy ogólnie o kwotę 390 840 zł i 32 grosze, a na to składają się kwota 17 456 zł. Jest to ogólna kwota dotacji, która została przyznana w związku z ukazaniem się listy rankingowej projektów w 9. edycji konkursu Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw. Na liście z dofinansowaniem znalazły się rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia, dofinansowanie kwota 6 556 zł, całkowita wartość zadania 10 000 zł. Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie poprzez zakup wyposażenia, dofinansowanie 3 900, wartość całkowita zadania 6 000 zł. Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie, dofinansowanie 7 000 zł, wartość całkowita zadania 10 000 zł. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej. Wpływów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 10 808 zł 16 groszy. Obecnie kwota ta jest zaplanowana na rozdziale 756-18 zgodnie ze sprawozdaniem otrzymanym od ministra finansów na koniec trzeciego kwartału. Winien to być rozdział 756-19. Zwiększa się wpływy z opłaty targowej o kwotę 2,5 tysiąca zł w związku z realizacją dochodów ponad wcześniej założony plan. O 37 500 zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Również wykonanie dochodów jest większe niż plan. Zwiększa się plan finansowy zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrej i zespołu szkolno-przedszkolnego w Piekarach. W związku z tym, iż rodzice dzieci uczestniczących w wycieczkach organizowanych w ramach zadania Poznaj Polskę dokonują wpłat. I te wpłaty dla szkoły w Dobrej to kwota 2267 zł, natomiast w Piekarach 2216 zł. I te wpłaty będą stanowiły wkład własny w realizację tego zadania. O kwotę 104 zł zwiększa się rozdział 851-95 w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów poniesionych na transport osób na szczepienia przeciw COVID-19 w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID. Zwiększa się rozdział 852-19, paragraf 203 o kwotę 8477,42 zł na podstawie pisma wojewody wielkopolskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w bieżącym roku. Zadania zlecone. Zwiększa się dochody o kwotę 198 960 zł na podstawie pisma wojewody z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. O 112 266 zł zwiększa się rozdział 855.02 w związku z przyznaniem dotacji, ze zwiększeniem dotacji na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości świadczenia od 1 stycznia. Zwiększa się o kwotę 5700, rozdział 855.13. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Te kwoty dochodów zadań zleconych znajdą się po stronie wydatkowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej. Jeżeli chodzi o wydatki, to zwiększa się o kwotę 40 000 zł plan finansowy urzędu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Dokonuje się przeniesienia kwoty 2,5 tysiąca złotych na zadanie wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego. Pierwotnie środki te zaplanowano w rozdziale 705 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Winny być zaplanowane w rozdziale 750-23 Urzędy Gmin. Zwiększa się rozdział 754-05 o kwotę 1967 zł
W odpowiedzi na wniosek komendanta Komisariatu Policji w Dobrej, który zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu urządzenia służącego do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Środki te będą pochodziły z wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych gminy Dobra. W rozdziale 801.01 zwiększa się plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej o kwotę 2267, w piekarach 2212 zł, które to kwoty pochodzą z wpłat rodziców, jak już wspominałam, na realizację zadania Poznaj Polskę, i dokonuje się przeniesienia porządkowego w kwoty 720 zł między paragrafem 417 a 471. Zwiększa się plan finansowy wydatków zadań własnych urzędu w rozdziale 851-54 o kwotę 167,34 zł w związku z zwiększeniem dochodów za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zwiększa się plan finansowy rozdziału 851-95 o kwotę 104 zł z przeznaczeniem na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Dokonuje się przeniesień na wniosek kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach rozdziału 852.05, 852.19, 854.15, 855.01.01. Zwiększa się o kwotę 8477,42 zł, rozdział 852.19, środki te pochodzą z dotacji na zadania własne. Dokonuje się przeniesień w ramach planu finansowego żłobka samorządowego w Dobrej na wniosek dyrektora celem dostosowania planu do bieżących potrzeb związanych z zakupem mebli, wyposażenia, zabawek, szkoleniem z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników. Zwiększa się plan finansowy wydatków w rozdziale 921.09 na zakup materiałów. Tutaj zwiększa się wydatki w związku z otrzymanym dofinansowaniem na podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie przez zakup wyposażenia. Zwiększa się wydatki o 3900 i zakup materiałów wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie zwiększa się o kwotę 7000 zł. W rozdziale 921.95 paragraf 4210 zakup materiałów. Zwiększa się wydatki na zadanie rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia 6556 zł i dokonuje się przeniesienia kwoty 1000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Długa Wieś na realizację zadania integracyjne warsztaty bożonarodzeniowe. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do przedstawionych? Bardzo proszę, pan radny Jan Dzierdzicki. Panie burmistrzu, tutaj pani skarbnik podała kwotę na to odśnieżanie zimowe. Czy te 20 tysięcy złotych, które my od powiatu otrzymujemy, czy to jest dosyć, czy nie dosyć, czy te pieniądze wystarczą? Wystarczą, panie burmistrzu, na to odśnieżanie. I jak w ogóle w tamtym roku, czy my dokładamy, czy zostają te pieniądze? Prosiłbym, żeby to może pan wyjaśnił. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o udzielenie odpowiedzi. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Panie radny, no trudno jest przewidzieć, czy wystarczy, bo nie wiemy, jaka będzie zima. Ale z tych doświadczeń, które mamy do tej pory, to ta kwota nam wystarczała na zapewnienie tego zimowego utrzymania dróg. Jeżeli się okaże, że zima będzie sroga, surowa i tak dalej, to w tamtym roku też tak mówili, a nie było tak źle. To wtedy będziemy pewnie negocjowali, jeżeli chodzi o kwestie związane z ilością środków finansowych, które powiat nam będzie musiał na to zadanie przekazać. Zresztą z tego, co pamiętam, to powiat, nie wiem, czy pan kierownik Kucharski jest tutaj z nami, powiat nam też dowozi tą mieszankę piaskowo-solną, która jest używana później do posypywania tych nawierzchni. W związku z tym no, myślę, że jeżeli zima będzie standardowa, taka jak zazwyczaj, to spokojnie tych środków starczy, a jeżeli tych środków braknie, no to myślę, że kierownik Kucharski mnie o tym poinformuje. Ja będę rozmawiał z powiatem o tym, aby zwiększono te środki na zimowe utrzymanie dróg. Ich dróg, bo nasze to zawsze po naszej stronie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych ma pytania do przedstawionych informacji? Nie widzę. W takim razie proszę
przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia komisji była pozytywna. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania nad omówionym projektem uchwały. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Przechodzimy do omawiania ostatniego podpunktu. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobra na lata 2021-2026. Jest to projekt numer 40267/21 i tutaj również poproszę panią skarbnik o zreferowanie informacji. Szanowni Państwo, przegłosowane zmiany w budżecie spowodowały, że na chwilę obecną dochody ogółem wynoszą 36 631 832 zł i 72 grosze. Natomiast wydatki ogółem to kwota 38 929 510 zł i 26 groszy. Uaktualniamy również załącznik, który prezentuje wykaz przedsięwzięć. Był rozstrzygnięty przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, dlatego należy uaktualnić wiersz odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra, gdzie limit wydatków na 2021 rok będzie wynosił 478 924 zł i 80 groszy, na rok 2022 478 732 zł i 80 groszy. Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina. Limit wydatków na rok bieżący 456 581 zł 23 grosze. Na przyszły rok 239 043 zł i 50 groszy. Również ubezpieczenie mienia mamy tak na przestrzeni, na przełomie lat. Teraz zawieramy polisę na ubezpieczenie od września 2021 do września 2022 i również ten wiersz mówiący o ubezpieczeniu uaktualniamy. Limit wydatków na 2021 rok 33 432 zł i 50 groszy i limit na przyszły rok 18 197 groszy. I jak już podawałam informację o zimowym utrzymaniu dróg, dotacja przyznawana jest na rok 2021 oraz na 3 miesiące przyszłego roku. Dlatego limit wydatków na bieżący rok to 20 686 zł 56 groszy, natomiast na 2022 31 029 zł i 84 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są jakieś pytania ze strony państwa radnych? Nie widzę. W takim razie poproszę przewodniczącego wspólnego posiedzenia komisji o przedstawienie opinii na temat omówionego projektu uchwały. Radny Marcin Marciniak. Opinia wspólnego posiedzenia była pozytywna. I przechodzimy do głosowania nad projektem. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty przez Radę jednogłośnie. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11, wolne wnioski i informacje. Bardzo proszę, pan radny Bogumił Szymczak, proszę o przekazanie mikrofonu. Panie burmistrzu, wczoraj po komisjach dowiedziałem się od mieszkańców, że na ręce pana burmistrza wpłynęło pismo od mieszkańców wraz z listą. Chodzi o dowozy do szkoły. Nie znam treści tego pisma, bo no, niestety nie poinformowali mnie wcześniej, tylko dostałem takie polecenie od mieszkańców, żeby się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i w ogóle może pan burmistrz by powiedział, o co chodzi w tym piśmie, bo niestety nie zostałem poinformowany tematu tego pisma dokładnie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytania? Pan radny Jan Dzierdzicki, proszę. Ja jeszcze chciałem, panie przewodniczący, w ramach informacji, żeby pan przekazał, bo tradycyjnie tutaj organizujemy radni i państwo sołtysi i w ogóle pracownicy gminy wigilię, taką wieczór wigilijny, takie spotkanie wigilijne. No, i dokładna informacja to jest taka, że można byłoby tę Wigilię
ten wieczór tam u pana Tomka Rosińskiego w restauracji. On ma terminy tam 18 albo 11 wolne. Opłata taka by była 50 zł. Panie Janie, no, to jest warunek. Po sesji omówimy sobie szczegóły. Słucham? Po sesji omówimy sobie szczegóły, dobrze? Aha, no dobra, ale no są wszyscy, to można powiedzieć. Poinformuję, no, tak. 30 osób, no czy wyrażają zgodę mi wszyscy, no dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Marcin Marciniak. Nie miałem okazji, chciałem podziękować w imieniu swoim i mieszkańców Ugorów i Żeronic, panu burmistrzowi, radnym i wszystkim, którzy przyczynili się do powstania drogi w Ugorach i w Żeronicach. Bardzo dziękuję za tą inwestycję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chciałby zabrać głos? Na tą chwilę nie. W takim razie proszę panie burmistrzu o udzielenie odpowiedzi panu radnemu Szymczaku. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo radni, no, podziękowania przyjmujemy, aczkolwiek to nasze też obowiązki i zadania, które realizujemy. Tutaj też podziękowanie dla państwa radnych, że te środki na tą inwestycję się znalazły. Też przed chwilą przyjęliśmy podziękowania od pana sołtysa, od pana radnego, także na pewno nam też miło i to motywuje gdzieś do dalszych działań. Co do kwestii pana Dzierdzińskiego, to pan przewodniczący rzeczywiście może po sesji krótko sobie tu zamienimy kilka zdań na ten temat. Co do pisma, które zostało skierowane do mnie w zakresie zorganizowania czy pomocy w zorganizowaniu dowozu dzieci z terenu miejscowości Zagaj, Dąbrowica, tam też i Boleszczyn i Bądków był wpisany w to pismo. No treści nie przytoczę, bo nie wziąłem tego pisma ze sobą. No, leży u mnie na biurku. Natomiast no, poczyniłem dużo starań i rozmów, które mogłyby doprowadzić do dobrego rozwiązania czy szczęśliwego rozwiązania tego problemu akurat tych mieszkańców, tych dzieciaków, które tak naprawdę akurat tam przez właśnie te miejscowości, które wcześniej wymieniłem, no żaden autokar nie jedzie, muszą dojeżdżać sobie do innych przystanków, innych miejscowości, co generuje też pewnie określone problemy. Rozmawiałem z przedstawicielami PKS Transport w Turku, którzy no, już na samym początku jak gdyby no, dali mi do zrozumienia, że raczej nie podejdą do tematu. Rozmawiałem z przedstawicielami, no po tym PKS Transport, rozmawiałem z przedstawicielami firmy uniejowskiej, Andrew Bus, jeżeli dobrze pamiętam tą nazwę, pani Gawrońska. Te rozmowy się długo toczyły. Wiele tych rozmów było. Półtora tygodnia temu byłem osobiście już u pani Gawrońskiej jeszcze jak gdyby te tematy no, ponownie poruszyć, jeszcze spróbować ją przekonać do tego pomysłu, żeby ten ich bus może gdzieś tam przez te miejscowości jechał. Zabrałem ze sobą właśnie listę tych osób, które w tym, jako załącznik do tego pisma mieszkańców, no, były tam nazwiska po prostu tych dzieci, które mogłyby korzystać z tego transportu. Pani Gawrońska to wszystko sprawdziła i tak naprawdę w poniedziałek, ten poniedziałek, czyli no, parę dni temu dostałem odpowiedź, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to od 1 grudnia powinien się tam pojawić po prostu transport. Jeden kurs tylko, w jedną stronę, czyli zabierający jeden kurs, odwożący, czyli jeżeli ktoś będzie kończył, nie wiem, zajęcia czy lekcje od 14, no to będzie pewnie musiał poczekać do tej godziny 16, żeby wszystkich może w tamtą stronę zabrać. Tylko ja pamiętam też no, to, co robiliśmy chyba ze 2 lata temu czy rok temu, też miałem takie pisma podobne. No i później się okazało, że no, później COVID trochę przeszkodził w tym wszystkim, bo rzeczywiście wstrzymano zajęcia. Później doprowadzono do tego, że musiało być co drugie miejsce w autokarze i to wszystko umarło gdzieś tam śmiercią naturalną. I zobaczymy, czy ten COVID nam też teraz nie przeszkodzi. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to też może się okazać tak, że ci, którzy byli zainteresowani, no mogą się też czasami wycofać, bo jeżeli będzie coś dziecko musiało czekać może dłużej na ten przejazd, no to nie wiem, pojedzie innym autobusem i ktoś po niego wyjedzie w inne miejsce. Także trudno mi jest jak gdyby przesądzić, jak ten długo transport się utrzyma, ale zgoda pani Gawrońskiej
na to jest. Oni mają teraz wystąpić o zgodę na tą linię autobusową właśnie przez miejscowości Zagaj, Dąbrowica i tak dalej, żeby tych dzieciaków, którzy na tej liście byli, ich po prostu bliżej już swoich domów z tych przystanków zabrać. Jaki będzie finał? Zobaczymy. Na razie jakieś światełko w tunelu jest. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Paweł Wszędybuł. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado. Zbliżamy się do 11 listopada i bardzo bym prosił, aby szerzej rozpropagować informacje i wzięcie udziału mieszkańców dobrej gminy w tych uroczystościach, bo zazwyczaj to są tylko osoby, które muszą być z urzędu i rodzice tych dzieci, które występują. Tego bym prosił o wcześniejsze, szersze rozpropagowanie tego. Dziękuję. Dziękuję. Postaramy się. Już w Dobrzaninie informacja poszła, tak? Ale to jeszcze pan burmistrz coś dopowiedzieć. Jeszcze dwa, trzy zdania. Szanowni państwo, no nie wiem, czym to jest spowodowane, ale rzeczywiście te uroczystości związane z obchodami 11 listopada, no każdy to traktuje jako dzień wolny i no może w jakiś sposób to uczci w domu, ale no rzeczywiście nie jest dużo osób na tych uroczystościach. W tym roku jest zamówiona no standardowo też msza przeze mnie w kościele tu w Dobrej o godzinie 17, 11 listopada. Będą też sztandary jednostek ochotniczych straży pożarnych. W tym roku jeszcze też nie przewidujemy żadnej akademii, która by jak gdyby no przypominała czy podkreślała znaczenie tego święta ze względu na to, że sami też obserwujemy sytuację w naszym kraju, jak ten COVID znowu nabiera rozpędu i nie chcę tutaj też nikogo za mocno narażać, jeżeli chodzi o dzieciaków ze szkół. Zresztą pojawiają się już tak na razie też, może za wcześnie to mówię, ale już pierwsze przypadki dotyczące naszych jednostek oświatowych i będziemy musieli się też pewnie nad tym mocno zastanawiać, jak to dalej będzie wyglądało. Dlatego nie podjąłem decyzji o jakiejś akademii czy jakimś, nie wiem, występie młodzieży z racji tej uroczystości. Także tym bardziej zapraszam, bo może będzie krócej, może kogoś to przekonuje, że będzie krócej, to zapraszam na te uroczystości 11 listopada o 17. Na pewno też te informacje będą na naszej stronie internetowej, będą na Facebooku. No i dzisiaj jest nowy egzemplarz Dobrzanina. Na pierwszej stronie też informujemy, zapraszamy mieszkańców. Nikogo pewnie na siłę nie przyciągniemy, ale też za pośrednictwem tutaj jesteśmy transmitowani. Może ktoś nas mocniej ogląda, znaczy może ktoś nas teraz w tym momencie ogląda, to zapraszam też na te uroczystości, bo myślę, że warto podkreślić to święto, bo to jest ważne święto w historii naszego kraju i myślę, że warto tego dnia większą grupą osób się spotkać i to święto uczcić. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie zamykam ten punkt. Przechodzimy do omawiania punktu ostatniego, 12, czyli zamknięcie obrad. W związku z tym, że porządek 40. sesji Rady Miejskiej w Dobrej został wyczerpany, zamykam obrady 40. sesji Rady Miejskiej w Dobrej.